Teraz? Ale już się ubieram. A zaczynamy zawsze ubierać się od góry. Dobra, ale tu nie miałam tego. No ja góra. Zakładam się. Zaraz się zobaczmy, napniemy. To jest w ogóle godzina? 14. Mam mokre plecy, bo się nie śniegu. Już musiało tutaj tak naśnieżać z boku, nie? Jak jakiś, bo tu jest dziura, to w ogóle jest do zalepienia się. Znaczy, gdy tu wchodzi na syndrome, to złatwiej zeskać. Nauczyłem, że najlepiej założyć po prostu kurtkę jedną, ewentualnie drugą, jak jest naprawdę zimno. Kurtka musi być cienka i lekka. Dobrze sobie rozdrę. Dobrze. Trzymajmy się rozdrę. Teraz jeszcze spodnie to może. Można to szukać. Jak będziemy wracać, jakbyśmy na tanie odwrócili, to możemy do nich wpaść na kawę. Będą chcieli koszulkę. Ja nie dobrze sobie przyniosłam przez tysiące ciało. Czuję, że ja już tego nie miała. Już mi się boli, ale Martyna się tym zajęła. Myślę, co? Myślę, no wiesz, to nie chodzi o to, żeby im nie dawać, ale one, wiesz, o co chodzi. Wszystko wiesz. Masz herbatkę i a ja dokładam spodnie. Nie umiesz? Takie rzeczy? A ja dokładam spodnie. Zawsze mnie zastanawia, czy w zimę tu przychodzą zwierzęta, takie dziadki, ale tak jak tutaj widzisz, no żadnego zwierzęta tu nie mogę, bo by było słabiej, nie? Dobra herbatka przyszła mi? Bardzo dobra herbatka. Powiem ci, że tamte buty są cieplejsze. Tamtych to w ogóle. A tu jednak palce coś czuję. Prawdopodobnie musiałbym sobie zmienić z tych żelowych na jakieś. Takie filcowe wkładeczki. Filcowe albo z wełny jeszcze, wiesz? Te żelowe chyba one się nie za bardzo nadają. No, one są takie zimniejsze. Tak mi się wydaje, właśnie.
Bo to jest dziwne, bo one generalnie bardzo ciepłe. Relowe są dobre do butów sportowych, takich ewentualnie do tych trekkingów, ale takich króciuteńkich. Kupię sobie takie, wiesz, jakieś porządne. No co? Tak mówisz, z waty. Czego to mówię? Batonia? Nie, albo są z tej, filcowe takie, albo są takie drewniane też, nie? Filc to jest to, z czego robią te warunki, nie? Tak. Rosyjskie. Kiedy myślałem, że balonki to są z Balonii, z Belgii, a to są te rosyjskie. Podobno mają wzięcie. Są po prostu mega ciepłe, nie? Jakby pijesz herbatkę, to mam egzamin, tak? Oczywiście. Co? Oczywiście. Myślałem, że ktoś przyszedł. Ale nie, mówię oczywiście. Powiem ci, ludzie zwykle przychodzą w godzinach do południa, no bo teraz się robi szybko i ciemno. Idą coś zjeść. Ale tutaj jest, powiem ci, tak liczę, około minus 2 stopnie jest tutaj. Tam na dole mogło być koło zera, ale tu na pewno jest minus 2, może minus 4. Naturalna herbata z Kauflandu. Malina i pigwa. Nie, malina, pigwa i cytryna. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Ktoś nawet drewno naszykował. Przyniosłeś. No dokładnie, to prawda. Ostatnio jak tu byłem, było dwie reklamówki butelek po alkoholu i po piwach. Zobaczcie. I podobają mi się te ośnieżone. Widać, że tutaj wiatry nieźle dają czadu. O, zobaczcie. Tu. Coś pięknego. Tutaj musiałby być większy tarp, można by było zasłonić wejście. Przepraszam. Wtedy tutaj jakieś ognisko takie, tutaj by był ten, tu jakieś takie mniejsze, ale małe ognisko musiało być. Albo nawet taki piecyk. O, no. Jest widzę. Taki, co widzieliśmy w tym kamperze gościu miał. Widziałeś? Taki grillek składany, a on z tego robił piecyk. Gorąca ta herbatka. Internet? Jest. Tak, działa, bo działa, ale działa. Coś tam ten, zasięg jakiś mały jest. No jak a jest ten... powiem, misiu, dokładnie tutaj na wprost spałem. Spałem z boku, to na wprost. I coś szurało. Najpierw coś większego. Sarna, może jakiś coś większego. No i wystraszyłem się, bo się przebudziłem. I tam tak późnym głosem, nie? I latarkę włączyłem taką mocniejszą, najmocniejszą, jaką miałem. I to sobie poszło. Mógł być borsuk nawet, nie? Musiała być sarna albo małodzik, albo lis. A później jakaś myszka musiała być, bo słyszałem, jak tam szurało coś pod tym. Może jesz, cholera wie, nie? Dwa razy było zwierzątka.
Jednak tutaj zobacz pod tym, to tam pod tym nie ma śniegu. No i tam w tych mogłaby się jakaś myszka schować. Czy nawet lis, wiesz, skulić się, nie, dwa lisy przytulić się do ten. No, myślę, że mała sarenka by się tam schowała. Choć nie wiem, na ile takie góry są popularne. Szczyty wśród zwierząt słyszałem, że nie są za bardzo. Nie wiem czemu. I też ja tutaj z panem zastanawiałem się, co tu się działo w latach do tyłu. Jakie to były historie. Dobre i złe. Może nawet tutaj troszeczkę zrobili egzekucję. Ale może to zrobili to dzieci, więc mówię, dobre i złe. No właśnie mówię, dlatego wiesz. Niemniej, nagrywałem coś tutaj stąd. Tam było ognisko, przy ognisku mówiłem coś do morców. Miałem tam jakieś tam filmiki nagrywałem. Później sobie oglądałem tutaj. Strasznie oglądałem filmiku, widziałem z boku, jakby głowa się pojawiła. A się straszyłem. Cofnąłem ten filmik. No ale przy tym było nie było. Chyba tam dać. Ale właśnie z pigłą i z tym. Z cytrynką jest lepsza. Taka bardziej taka, ona jest taki esencja ma, nie? Ta malinowa. No to też jest dobra, okej, okay, nie mówię, że nie. Ale jednak ta z pigłą jest lepsza. Bon voyage. Kochani, a wolasz mi ten jeden. Łapeczka woli. Nie załóż mnie, proszę. Nie też. Woli mnie to ramionko. A musi tą plecak mieć? To już nic nie mam takiego tam. Ja mogę ją plecak do plecaka schować. Musisz zadzwonić, a otworzyć to. Możesz ten telefon do kieszonki włączyć. Nie, nie, nie. Na rolę z kieszonki było mi wypadnie. A tutaj nie będę się skradać. Nie ma ludzkiej. Dobra, to my podziękujemy już Górze Stożek Wielki. Żegnamy Was. Zapewniam, że jest tutaj co robić. Teraz co prawda jest zimno, więc ograniczone są możliwości. Dlatego powoli schodzimy. W tym celu można iść tą drogą. Ta jest dłuższa lub krótszą żółtym szlakiem. I my właśnie wracamy żółtym szlakiem, którędy przyszliśmy. Sudety czyste, jak najbardziej. Tak. Misiu, jak założysz sobie kapturek i strącisz na siebie ten, to zrobię taki zwolniony tempie, jak śnieg na ciebie pada. Chcesz? Nie, Misiu, będę mokra. A to jest zimny śnieg. Jak uważasz? Dobra, to idziemy. Ale śniegu jest dużo. Później to się topi i zasila. No nie. I zasila rzeki. No, rozumiem, jasne. W 2016 roku zrobiono tą tabliczkę. Słyszałem, że te drewniane tabliczki robi jakiś gość, wiesz? Dobra. My schodzimy tu w dół. Agnieszka prowadzi. Jak widzicie, zero widoczności, choć podejrzewam, że w połowie góry będzie normalna widoczność. Tak, zejście jest takie, jakie jest, jak widać. Kończymy.